Dzień dobry, witamy się z Wami w Łodzi. Dotarliśmy na SeeBloggers pierwszy raz. Aktualnie mamy parę spraw do załatwienia, więc Krzyś poszedł bić pendrive'a, a ja siedzę z Mikołajem w cudownym, dziecięcym raju pełnym gąbki. Także zapraszam Was na nowego vloga. No i co, lecimy z tym dniem. Zostawiłam chłopaków, takie rzeczy powinny być w Bielsku, miałbym czas na zakupy. Idę skoczyć do Sinseya. Tak, czas dla bab. Miałam upatrzone szorty, ale słuchajcie, takie, wiecie, rozkloszowane, teraz to są najmodniejsze szorty ever, nie widzę ich, i taką bluzkę muszelkami, ale też jej nie widzę, ale to jest piękne. Te spódniczki mierzyłam, są mega ładne, ale strasznie krótkie. Mikołaj, Miki, chodź tam. Słuchajcie, to są największe doniczki ever. Ja tak jak chcę. To jest z plastiku? Co? No. Tak? Zajęłoby pół naszego ogródka. Ale warto. W środku byśmy sobie zrobili saunę na zmianę z jacuzzi. O no. I jeszcze jedną rzecz można by było generalnie zrobić. Dać taki pręt i jak nurkowie schodzą w dół, kumacie, i ciśnienie się zmienia, to można by było ćwiczyć. Ogromne! A tam jest, za chwilę Wam pokażę coś jeszcze, ponieważ tam jest ogromny croissant i ogromna kawa. I to też mogłoby stanąć u nas w ogródku. Kusi ten croissant. No. Ja właśnie sprawdzam drogę do drukarni, bo musimy wydrukować sobie parę rzeczy na tego SeeBloggersa. Mamy tam 14 minut. Bo wszędzie chodzimy na nogach. Tutaj w ogóle fajnie, bo dużo osób jeździ na rowerach. Po prostu są parkingi dla rowerów. Szacun. Mikołaj widzi tramwaje, on zadowolony, my niekoniecznie, dlatego chodzimy pieszo. Wiecie, my to takie ludzie z buszu w wielkim mieście. Kupiłem świetnego pendrive'a. Tak. Pendrive, który z jednej strony wkładacie do telefonu, a z drugiej strony do komputera. Mega fajna sprawa. Tak. A teraz jest pewnie duży hałas. Zgłosimy się nieco później, chyba że... O! Pokażę Wam wielkiego croissanta, to jeszcze moment. To przecież ich czymś zająć w tym czasie, daj mi wózek. Umiecie zwinąć język w rulon? I teraz kto zwinął język w rulon, pisze w komentarzu i wpisze, czy umie. Umiesz! Ty nie umiesz? Umiem. No przecież ja to zaproponowałam. Czy nie umiem? No nie wiem, napiszę w komentarzu. Nie? I aby tradycji stało się zadość, dobrze, jak jesteś w mieście, w którym nikt cię nie zna, nie? Wszystko można robić. Ale prawda jest taka, że po takich rzeczach od razu poznać turystę. Ile łodzian zrobiło coś takiego? Tutaj jest nawet dowód łodzianina. O, no i mądre. Można sobie robić. Pewnie na miejscu. Będziemy sobie robić, tak powiem, że jesteśmy tu już drugi dzień. Ja właśnie czekam na Krzysia. Mikołaj zasnął, poszedł wydrukować. Także fajnie, bo tutaj wszystko jest na miejscu. Mnóstwo punktów do drukowania. Jak nawet nie mamy dostępu do drukarki, to bez problemu jesteśmy w stanie to załatwić. O, właśnie dzwoni. No idź tą ulicą wzdłuż, Piotrkowską w dół, tak jak Ci mówiłam. Dobra, mam. Co ty chcesz? Też łopki. Będą Ci pasować? Ładne, nie? Mhm. A nie chcesz tych takich, co tam patrzyłaś wcześniej? Nie mam. To nie są te? A masz też? Tak, to wszystko. Ty masz? Mam. Szarlotkę myślałam? Szarlotkę? Tak. Takie coś jakieś? Ale chyba nie ma. Tu jest, tam jest szarlotka jedna. No. I zwykłe. Dobra, razem będzie 14. szybko wam pokażę tu. Kochani, patrzcie co ładnego kupiłam. Patrzcie jakie mega staniki są w Sinsay, wyglądają jak bluzeczki i on jest idealny pod taką sukienkę z lnem. Wygląda to sztos. Pokażę wam później, wiem, że to nie wygląda. Ja tak nie lubię pokazywać ubrań, które po prostu trzymam w ręce. Kupiłam jeszcze taki gorset, słuchajcie. Ile to kosztowało? 30 parę złotych, ale wow. Mam nadzieję, że wejdę, bo to już szybko kupiłam, nie mierzyłam. 75C, tu mam 80C, ale 80C trochę za duże, ale nie było mniejszego stanika, więc wzięłam. Sorry, tak wam do pani pokazałam, szczerze mówiąc. Ciach. Przeładne, bez puszaku, bez niczego. Ja mam kilka takich sukienek, nawet wzięłam jakąś jedną ze sobą, ale wygląda to mega ładnie. I tą sukienkę muszę rozwiesić, bo ona mi się cała pomnie. Najlepsza historia, że mam identyczną zabraną ze sobą, tylko w rozmiarze L. Ale L jest trochę dla mnie za duża, zostawiłam jej metkę. I mamy niedaleko Sinsaya hotelu i jutro albo dzisiaj pójdę i oddam tamtą. Bo mogę oddać tylko z aplikacją, więc git. No, przecież to dla Mikosłowa będzie cudowne miejsce. Które? Tamte? Ale ekstra. Ale czy tego jest? Am. Kto byś chciał am? Trzy. Dobrze, trzy. Odwróć mi go. Już. Po jednej spróbujemy każdej. Co ty na to? Mamy takie ciemne. No, jest. Tutaj są takie kolorowe, weź też. Może niebieską? Albo zieloną. Ciach. Chciałem po tych. To przecież wiesz. Spróbujemy każdej. Tak, zaraz będzie ampa. Ojej, mama jeszcze się zahaczyła. Nie. Musimy najpierw zważyć. Wiem. Proszę. Jedno ciało. Trzeba mu wyciągnąć. Wiem. I co, dobre? Ty jeszcze nie znasz takiej konsystencji. Fajna. To patrzę w środku. Nie wiem jaki ma Mikołaj, ale poziom słodkości uzupełniony. No jest najgorsze w tym wszystkim, że muszę wstać. Poprosić kelnerkę o ten. Papier. Papier, ścierkę, a może karszera. Trochę się soku wylało, bo te stoliki takie chwiejne, nie? Zresztą jak widać. Co prawda to ja wylałem, przyznaję się. Pierwszy raz, nie ja. Tapę masz, no, ale nie ruszaj tym stolikiem, bo tata już pomieszali. Po przygodach mamy, ale wyszło o wiele szybciej niż mówi. Tak, na pewno nie było 40 minut, może jakieś 20 minut maksymalnie. Także super, bo byśmy tutaj ciężko mieli. Może wzięli pod uwagę. Może wzięli pod uwagę, że my tutaj taki robimy harmider. To jest tak ostry sos czosnkowy, patrzcie. Dobry sos czosnkowy. Za dużo czoku. Jak ty to popijesz, Mikołaj? Masz resztę soczku. Ale pyszne. Spektakularnie padła mi kamera, gdy mówiłam wyjątkowo głupie rzeczy, jak zwykle, ale idziemy i po prostu tu jest tak jakby monumentalnie, taki respekt mnie wziął, patrzajcie. No to popatrzane, wiecie jak to jest? Jedziecie sobie na wakacje i widzicie niesamowity wodospad, cudowne góry, piękny kanion, i 1000 innych rzeczy, robicie zdjęcie i chcecie przekazać te emocje, które wam towarzyszyły, gdy widzieliście coś tak niesamowicie wielkiego. Odpalacie galerię w domu, pokazujecie najbliższym i jest takie wow, no. Ale już się zarejestrowaliśmy na SeeBloggers, dostaliśmy identyfikatory, poszliśmy w inne miejsce, okazało się, że miało być inne miejsce. Ja zostałam potem zalana sokiem, rozładowała mi się ta kamera, no i jesteśmy w tym miejscu. A idziemy do parku Henryka Słowackiego. A, i teraz jeszcze historię przytocz. Historię czego? Parku. No to Henryk Sienkiewicz tam... A nie Słowacki? Powiedziałem Słowackiego? Tak, Słowackiego, tak mi się wydaje przynajmniej. Sienkiewicza. No nie, na przykład ktoś ci nie powie, kto napisał Wesele teraz. Wiesz, tak z czapy idziesz. Nie wiem, no. Zabrzmiało, jakbyś wiedział. Zaraz się dowiemy, czekaj. Dobra, sonda uliczna, chwileczkę, tylko sprawdzę w internecie. Kto napisał Wesele? Sienkiewicz. Skąd ja to wiedziałem? Skąd ty to wiedziałeś? Mój mąż nadaje się do sądy ulicznej, ja absurdalnie nie. Co napisał Sienkiewicz? Zaraz się dowiemy, czy też wiedziałem dobrze. Henryk Sienkiewicz. Co napisał Sienkiewicz? Łącznie znaleziono 61... W pustyni i w puszczy, Fowadis, potop. Potop! No to mówiłem. Dobra, też mogę brać udział w sądzie ulicznej i tamte poprzednie błędy, kochanie, wytnij. Wytnij. Żeby było, że jesteśmy tacy bystrzy. Jak woda w toalecie. A z takich rzeczy, to jak się pakowałam, zapomniałam suszarki, żeby ogarnąć sobie włosy, żeby wyglądać jak człowiek. Jest tylko ta hotelowa, więc lipa troszeczkę. Więc chyba zrobię koka i będzie jak zwykle. Zapomniałam szamponu, suchego szamponu. Mam tą tubkę szamponu. Jutro będę wyglądał jak kura po parzeniu. Przed skuwaniem. A może bym tak do studia urody jakiegoś wpadła. Ciach, ciach. No i pokrzykło. Czyli oni tam umyją głowę. No. Te kwiaty tak pachną, że to jest niesamowite. I to znowu jest takie monumentalne. Wchodzimy w taki burz, że czuję się jak w domu. Ile bluszczu, krzyś! Patrz! Ale to jest posadzone? No tak sobie po prostu. To jest posadzone, bo przecież widzisz, że patyki są. No to mówię i tak po prostu, wiesz, bez żadnego ten... Żeby zarosło drzewo? Chyba tak, chyba o to chodzi, nie? No nie wiem, bardzo się starali, żeby zarosło, bo... A tu jest, patrz, nawadnianie w ogóle też. A no nawadnianie też w parku, no dziwne. Mega tu zielono, fajnie, super. Tak. Sztos. Widać, że to jest posadzone wszystko tutaj, takie te krzakory. Jak dom. Lubię zwiedzać nowe miejsca, fajnie jest. Gdyby tylko nie czekało nas to, że wejdziemy do pokoju hotelowego i cały hotel będzie myślał, że obdzieramy naszego syna ze skóry. Muszę to udokumentować, bo po prostu ktoś mi powie, że obdzieramy naszego syna ze skóry, a tymczasem on po prostu musi obejść cały pokój i jak psiaki obwąchują pokój, to on go musi obpłakać. Po prostu. I nie ma rady, nie? O, jaki głaz, naprawdę ładny głaz tam jest. Mamy taką miejscówkę praktycznie na dachu w naszym hotelu i widać wszystko z góry. Tak? Teraz mamy zamiar iść na basen, bo musimy odciążyć trochę nogi. Bo żeśmy dzisiaj schodzili się wzdłuż i wszerz. Nawet nie wiem, ile kroków żeśmy zrobili, a właściwie ile kilometrów, bo sporo tutaj w tej łodzi narobiliśmy kilometrów, ale fajnie. Przyjemnie. Powiem wam, że tak zmienić czasami miejsce jest mega super, bo człowiek tak całkowicie inaczej funkcjonuje. Czasami docenia to, co ma. Wiecie, o co chodzi. Kto naciska windę? Teraz idziemy odchorować pokój hotelowy, żeby zmienić wszystko i iść się kąpać. Jestem ciekaw, czy będzie znowu płakał, jak będzie podchod pod drzwiami. Tak. Zobaczymy. Zobaczymy, bo to jest niesamowite. Teraz Mikołaj szaleje. Wchodzimy. Czekaj. Tata! Tata nacisnął. Gdzie będziemy wychodzić? Którędy? Tu jest Miki. Tak, ale ty jesteś słodziak. Nie, nie. Zawsze... tylko ten dzwonek internet. Cały czas dzwonek. Piętro drugie. O. No, zaczyna się powoli. Kto mnie dogoni? Kto mnie dogoni? Zerknięcie w okno. Jak zawsze, to już są jego ręce odbite wielokrotnie. Tutaj. Miki. Tu idziemy. Chcemy się przebrać. I tak jest za każdym razem, gdy tylko wracamy do hotelu. No już, no już. Kto by się tego spodziewał, że dotrzemy tutaj, a Mikołaj będzie się tak świetnie bawił, już zapomni o rodzicach. Także zostawiliśmy Mikołaja z ciociami, tam ma 45 minut. No, zobaczymy, ale już długo tam był. Na początku ustawiłam go tylko na 10 minut, bo biegłam Krzysia szukać. I bez problemu, teraz idziemy na wykład razem, więc zobaczymy. Trzymamy kciuki, ale będzie super, nie wiem jaki będzie wykład. No. Może byśmy przeszli po tych tych wszystkich stoiskach, skoro mamy czas. Mamy 10 minut jakoś, tak to nie? No ale to jest na tym samym piętrze, tam w tamtym budynku, powiem gdzie to jest. Okej. Okay. Więc jakby na luzie. Ale fajnie, w przyszłym roku jakbyśmy mieli przyjechać no to już do Łodzi, większy. To już będzie większy, to już w ogóle nie będzie stresu. A on jest taki komunikatywny. Po mamie i tacie. Idziemy na kolejny wykład. Jesteśmy w Cud Miód na Fabrycznej. Dostaliśmy pyszne oliwki z pysznym oliwą i chlebkiem. Martusia dostała drinka. Przeładne kieliszki. Próbujemy? Jadłeś już taką jedną? Ja już jadłem. No i jaka? No jak ośmiornica. Nie wiem, dobre. Na pizzę super. Mhm. No. O. Kalmar mi zjadł ośmiornicę. O. A może to? Nie, zaraz ją wypcham. Nie, co ty gadasz? To jest normalne. O. Pokażę wam kaczą fontannę w Łodzi. Też teraz jak przyjechaliśmy tu, to przestała kwakać. Dziwna fontanna. No i nie pokażę wam kwaczącej fontanny, ponieważ jak żeśmy dotarli, to przestała kwakać. A robiła coś takiego, jakby człowiek pierdział na paszce. Uj, 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 uj. Jedziemy zwiedzać kolejny plac zabaw. Kosmos. Marta zostanie wielkim chomiczkiem. Będę chomiczkiem. Gdzie ty jesteś? Tutaj. I jak tam? Świetnie. No kochanie, czuję się jakbym znowu była za studentem. Teraz idziemy do Mikołaja. Tak. Ja muszę zaliczyć łazienkę. Ale to chyba u Mikołaja po prostu. Czekaj. No tak, faktycznie, stąd jest ciężko wyjść. Ale ten wykład dał mi bardzo dużo, żeby otworzyła mi się głowa o właśnie paru rzeczy. No, mi też w cholerę, gdzie musimy coś posprawdzać. Ja też i co musimy troszkę zmienić. Więc tak. Idą zmiany, moi drodzy. idą zmiany.